Cześć! Z tej strony Kebab i witam was na kanale Beka z życia. Dzisiaj dosyć tak e, inaczej niż zwykle, ponieważ e, nie stoję ani nie siedzę przy nagrywaniu, tylko leżę na jebanym łóżku. E, w tym momencie jakby muszę się jakoś ustawić, więc przepraszam was za to, że będę kluczami szeleścił. W sumie dobrze słyszycie? To są moje klucze, fajne, nie? Jezu, ale was zabawiam. Generalnie jestem mega zmęczony, czuję się beznadziejnie, więc zamiast właśnie, jak wcześniej wspomniałem, stać albo siedzieć, leżę na łóżku, obok mnie jest telefon, którym nagrywam, więc nie Hefe Fun. Aktualnie jestem też w hotelu. W hotelu, bo że nie, nie potrafię znam literki hy. Jestem w hotelu, więc zamiast się bawić. Zresztą to ja odwalam Kamila, czyli umieram. Zamknij pysk, w drugi telefonie. Generalnie, mam do Was y, śmieszną historię. Generalnie, generalnie, generalnie. Y, sobie tak chciałem pogadać o tym, że pijani są dla mnie mega niezręcznymi osobami. W sensie ogólnie ja mam dosyć dziwne. Dziwne podejście do osób pijanych bądź bezdomnych, ale dobra, zanim w... zacznę, trzeba formułkę wam jakąś dać, czyli formułkę, dobrze znaną formułkę, wiecie o co mi chodzi, eee, że jeżeli wy mieliście może jakieś sytuacje z bezdomnymi albo pijakami, to napiszcie do nas maila na adres bkzzzycia.mail.com o ile historia jest w miarę długa, jak jest krótka, to piszcie tam na szoty z życia, wiecie, jakby jest ten drugi kanał, szoty z życia, więc tam możecie coś powysyłać. E, ale przejdźmy do historii, generalnie, 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 jakbyś był mądrzejszy, byś znał inne słowa, e, nie generalnie, e, pijani, piano osoby często mylą mnie z dziewczynami. I w sumie pamiętam taką ciekawą sytuację, którą chciałbym Wam teraz opowiedzieć. Pamiętam taką ciekawą sytuację, jak wcześniej, w his wcześniejszych historiach wspominałem o tym, że e, mój ojciec mieszkał na wsi, nie? Tam e, obok mojego głównego miasta Elbląg, tam taka wieś była. E, nie będę mówił adresu, nieistotne: jakby taka malutka, <laughs> chciałem powiedzieć, miejscowość, czy to jest miejscowość. Tam jest z 10 domków, więc. E... Taka wieś. No i tam mój stary mieszkał, i tam miałem mojego znajomego. I raz czekałem na niego pod sklepikiem. Takim kurwa, coś w stylu żabki. Tylko wiecie, takie y, sklep monopolowy. Chciałem ja powiedzieć supermarket. No, taki malutki sklepik na przedmieściu, nie? No, i ja tak sobie stoję, czekam na znajomego, i widzę, że zbliża się do mnie jakiś pijak. Skąd wiem, że to jest pijak? Może to jest osoba chora? Nie, to był pijak, bo kolej, jak szedł w moją stronę, to jakby na łódce był, że w lewo i w prawo, w lewo i w prawo. Aktualnie zasypiam. Uff. W lewo i w prawo, w lewo i w prawo. No i w końcu do mnie doszedł, nie? bo ty, po tych dwóch minutach do mnie podszedł oczywiście, musiał i zaczął swoje, swoje taktyki podrywania chyba. W sensie ja, ja w tamtym wieku, bo to miałem, nie wiem, z 10 lat, około, nie chcę teraz myśleć, pewnie ktoś zaraz wysłucha, e, on w historii powiedział, że miał 12 lat, gdy tam mieszkał, więc jakby nie, nie pamiętam jak ile miałem lat ale tak około 10, tak przypuszczajmy. To nie jest istotne. Po prostu byłem dosyć głupi. Zawsze jestem głupi. Byłem młodą osobą, przez co nie ogarniałem wielu spraw. Ale pewnie niektórzy z Was ogarną o co chodzi. E... No i podskoczył to mnie ten pijak i mówi, że. Przepraszam, proszę panią, proszę panią, i jakby raz, że proszę panią, mówi się proszę pani, panią to się prosi do, do tańca, nie? Ale proszę pani się mówi. Zapamiętajcie sobie, Boże, jak moja nauczycielka zawsze cisnęła nas, gdy ktoś powiedział, ee, proszę panią, panią się prosi do tańca, proszę pani się mówi. Raz musiałem napisać chyba z 50 razy, proszę pani, ee, na kartce, bo powiedziałem do mojej nauczycielki, proszę panią, i się wkurwiła na mnie. <laughs> nie istotne. No i on mówi, przepraszam, proszę panią, czy ma pani może zniżkę dla uzdolnionych muzykantów? I no co sobie myślicie wtedy? No kurwa, typ pojebany jakiś, zaraz mi coś zrobi, nie? Ja oczywiście zacząłem się śmiać, jak to ja oczywiście, eee, zacząłem się śmiać, o co ci chodzi, nie? Trochę się odsunąłem, no bo koleś jest pijany, więc może mi coś zrobić, a on... Może pani mi nie wierzy, może tak teraz nie wyglądam, ale generalnie jak, nie powiedział generalnie, a ja powiedziałem to generalnie, ale jak zdejmę koszulę to normalnie jestem Bruce Lee, czemu powiedział, tak powiedział Bruce Lee, chciałem powiedzieć Burgers, ale powiedział Bruce Lee te eee, zacząłem płakać ze śmiechu, bo kompletnie nie miałem pojęcia o co chodzi temu człowiekowi No ale tak z wiekiem zacząłem przypominać tą historię Bo jakby czasami sobie robię taki research w głowie Żeby sobie coś tam zasypiam Zaraz żynę. jest mi totalnie źle Dobra, wracamy do historii Generalnie czasami robię sobie taki research żeby sobie przypomnieć jakieś historie, aby wam opowiedzieć i tak sobie przypominałem o tym i próbowałem ogarnąć o co chodzi o co, o co mogą chodzić temu człowiekowi no i domyśliłem się, koleś będąc pijanym myślał, że jestem kobietą a jako, że dziwnym trafem kobieta stoi przy ulicy to zastanówcie się jaką w jego głowie funkcję, funkcję pełniłem mhm. Byłem nikim innym niż dziwką w jego oczach. W sensie, no koleś chciał, abym mu zrobił loda. <laughs> Przynajmniej, jakby nie wybrzyca. Może, może ładną dziewczyną byłem, nie wiadomo. <laughs> co mnie dosyć przeraziło, jak potem ogarnąłem ten żart. Dobrze, że wtedy nie ogarnąłem, bo wtedy pewnie był bardziej przerażony, bo. Shit. Starszy facet pijany chce mnie przelecieć. I ciekawe, co by było, gdybym na przykład się. Z... Chciałem powiedzieć, gdyby się zgodzi. W sensie, gdyby na przykład on zaczął jakimś tekstem po, podseksualnym, jakimś e, ukrytym tekstem seksualnym do mnie mówić w stylu hej, chcesz loda, a ja nie wiem o co chodzi, wiecie o co, wiecie, o co mi chodzi dokładnie? Jakby że on coś mówi z, co ma głębszy sens, a ja będę z głupim dzieciakiem nie wiem o co chodzi i biorę to tak mega płytko, że a, loda tak, chciałbym loda i ciekawe co by potem było, w sensie, no oczywiście, aby ja miał traumę do końca życia, ale ten facet prawdopodobnie by trafił za kratki za to, że w sumie nawet gdyby teraz się do mnie dobierał, miałby mega przesrane, ba, ba w ogóle jakbym miał nawet więcej niż 17 lat, czy tam 18, to by miał przesrane tu by miała przestraną osoba, która by się do mnie dobierała Takie teraz myślenie mam bo że jestem totalnie głupi, jestem chory Powinienem na serio się położyć Ale nie, bo muszę filmy nagrywać e Teraz się przykłada drugi bok Przepraszam was bardzo oh. No, e, Tak, ale to nie jest jeden przypadek W tym samym e, Przedmieściu, w sensie w tym samym miejscu Prawie e, Kiedyś odprowadzałem z tym moim kolegą Na którego czekałem Starszą osobę do domu starców, bo tam też był taki dom starców, i odprowadzaliśmy tą starszą osobę, bo kurwa nagle ta starsza osoba pojawiła się, po prostu zrespałniła się na środku drogi i trzeba było go odprowadzić, bo koleś nas prosił o to, e, czy wiecie gdzie jest dom starców? I my takie, co ty robisz na środku ulicy? No i zaczęliśmy go odprowadzać. Nie? Ja z jednej strony, on z drugiej strony, Mój znajomy z drugiej strony tak go odprowadzamy. I się potem okazało, że ten straszny mężczyzna kojarzył mojego znajomego. I tam trzeba sobie z nim gadać. Po chwili patrzy na mnie i mówi: Ale ci powiem Jordan, że. Ładną dziewczynę sobie znalazłeś. I... Jordan czy nie mój znajomy zaczął cisnąć bekę, a ja tak. Z jednej strony komplement, bo ej. Ładna dziewczyna, śliczna, ale z drugiej strony, czy ja na serio wyglądam jak kobieta? Dzięki, no ja wiem, jakby mam duże piersi, dużo kobiet mi zazdrości, ale jakby super, zajebiście. No i ostatnio miałem też taki przypadek, niedawno miałem taki przypadek, jeszcze z przerwy świątecznej, w tym roku, w 2019, pod koniec 2019 roku, kiedy wracałem z mojego spotkania z moim innym znajomym już w Elblągu, to postanowiłem się przyjechać do domu tramwajem, ja generalnie dużo chodzę, ale było zbyt zimno, ja byłem mega zmęczony, więc wolałem się przejechać tramwajem. No i wsiadam i w środku było dwóch pijaków i oczywiście jak mnie zobaczyli, to nie, nie to, że facet, po prostu Ty zobacz jak ładna, coś w no stylu, nie pamiętam co dokładnie powiedział, ale że no spodobałem mu się, więc... Hu, uh, super, cieszę się, naprawdę, czekam tylko na jakiegoś takiego totalnie posranego człowieka, który się nie będzie ze mną pierdolił i po prostu mnie wyrucha w... w trzy dupy, czy coś w tym stylu. Czekam, naprawdę czekam na ciebie, mój zbawicie. <laughs> uh. Ja wiem, co bym wam mógł jeszcze powiedzieć, w mojej, w moim pieprzonym życiu są takie dziwne sytuacje, naprawdę. Eee, takie totalnie głupie. Ale przynajmniej śmieszne, ale niebezpieczne, ale śmieszne. I to, to jest najważniejsze, aby było śmieszne, prawda? Nie, nie zwracając uwagi na stan osoby. Ogólnie teraz patrzysz na telewizor i w jakby w, telewiz w środku telewizora, na telewizorze lecą policjanci i policjantki, i jeden z aktorów wygląda jak Stew. Dosłownie wygląda jak Stew, jak sobie kiedyś puścicie policjanci i policjantki. Tam jest jeden aktor, który wygląda jak Stew. No kurwa dosłownie. Jak sobie puścicie, to będziecie wiedzieli o kogo mi chodzi, bo koleś wygląda jak Stew. Albo ja jestem totalnie już chory, albo. Nie no, wygląda jak Stew! Jak polski Pingwin. Autentycznie. Dobra. Nieistotne. I cóż. Jeżeli wymieniliście jakieś super sytuacje, to zachęcam Was, abyście wysłali nam tę sytuację w formie pisemnej na adres bekazzetzet. Icie wiecie o co chodzi. Ważne, żeby była długa historia. Nie chcę mi się już gadać, chcę i spać. Będę, ż Będę żygał. Eee... Zachęcam Was na wejście do kanału. Animatora tej animacji, oraz na kanał Shotek z Życia, oraz na mój kanał, moje social media. W ogóle mamy Instagrama Beki z Życia, spadam z łóżka. Eee, do zobaczenia i cześć!